Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, gdzie spotykamy się, żeby rozmawiać o książkach, nie tylko o książkach mojego wydawnictwa, ale też innych, które uważam za ciekawe i warte polecenia. Proszę Państwa, współpracuję z miastem Łódź. Ta współpraca jest niezwykle owocna, czego ja się w ogóle nie spodziewałem, o czym już mówiłem, ponieważ nic mnie z Łodzią nie łączy, żadnych sentymentów łódzkich nie mam. Nic też mnie specjalnie w tamtą stronę nie ciągnie. Ale tak się składa, że łódzkie wydawnictwa i całe życie publicystyczne Łodzi jest niesłychanie żywe i ciekawe, no bo to miasto jest ciekawe i ma swoją odrębną tradycję, a też jest charakterystyczne dla Łodzi. Na przykładzie Łodzi to najlepiej widać, że sprawy, które nie są lokalne, które są globalne, dotyczą nas wszystkich, są zamykane w jakimś, przepraszam, łódzkim getcie, tak? Czy też jakimś innym getcie, tak? Bo mamy taką regionalizację, że tylko pewien zakres treści i tematów dociera do szerszego odbiorcy, natomiast są różne inne, które są chowane, tak? Albo tylko lokalnie eksploatowane, bo Łódź, tak? Albo bo Rzeszów, albo bo coś innego. Nie, no, to jest w ogóle jakiś kompletny absurd. Dlaczego tego się nie prezentuje na forach szerszych, no to tego ja odgadnąć nie potrafię. Proszę Państwa, książkę Recepta na miliony, czyli biografię Oskara Kona, napisaną przez Bolesława Lesmana, już pokazywałem. Książka ta jest niezwykle inspirująca, ponieważ na podstawie dość dokładnych informacji uzyskanych także przez komunistyczną bezpiekę, Bolesław Lesman, od komunistycznej bezpieki, Bolesław Lesman napisał biografię największego łódzkiego milionera, właściciela manufaktury widzewskiej. Ta postać, proszę Państwa, z niej i z tej gawędy, która jest tutaj w tej książce, fantastycznej zupełnie, wychodzą rozmaite nitki. Wychodzą rozmaite nitki, które się układają w taką w takie elementy siatki globalnej, politycznej i gospodarczej. Proszę Państwa, i ta książka staraniem wydawcy i zaprzyjaźnionego z nim też autora, staraniem dwóch panów, Piotra Jarmowicza i Jacka Kusińskiego, który jest wydawcą, ma swoją kontynuację, proszę Państwa. I to jest kontynuacja powieściowa. Czy to dobrze, czy źle? Ja od razu powiem, że dobrze. Powieść, która wypączkowała, wysnuła się, wykluła się z tego jajka, którym jest Recepta na miliony Bolesława Lesmana. Ta powieść, proszę Państwa, nazywa się Dwa lwy i teatr i opowiada o tym, w czego w biografii Oskara Kona napisanej przez Lesmana nie ma. Jest to książka o samym Lesmanie, jest to książka o Łodzi, proszę Państwa, powojennej i jest to książka o tym, czym był przemysł łódzki, jaką rolę pełnił przemysł łódzki w polityce mocarstw. To jest szalenie ważne, bo jak Państwo pamiętacie, przeciwnicy Oskara Kona to rodzina Aitingonów. Rodzina Aitingonów doczekała się mnóstwa opracowań w języku angielskim. Była niezwykle rozrodzona. Kilka pokoleń tej rodziny spokrewnionych ze sobą na rozmaitych, jakby to powiedzieć, piętrach, tak? I dwaj główni antagoniści Kona, czyli Borys i Naum Aitingonowie, którzy mieszkali w Łodzi, prowadzili swoją fabrykę. To jest jedna kwestia, ale Aitingonowie w Ameryce i Aitingonowie w Związku Radzieckim. I Łódź jako to miejsce, jako ten zwornik wszystkich interesów, jakie prowadzono w Europie międzywojennej, a także w Europie jeszcze przed I wojną światową. Proszę Państwa, z dużym talentem i z dużą taką delikatnością dla tych spraw, ponieważ jak Państwo wiecie, ja jestem wrogiem demaskacji, a jestem wrogiem przede wszystkim demaskacji nachalnej. Tak? Czyli, że coś się wciska jako prawdę absolutną, nie zostawiając człowiekowi właściwie miejsca na jakieś własne przemyślenia. Obydwaj autorzy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że fabrykant łódzki to był ktoś znacznie więcej niż tylko fabrykant łódzki. Tak? Dobrze zdają sobie sprawę z tego, że można było być Żydem prześladowanym w Łodzi, a jednocześnie uniknąć najgorszego,
dobrze zdają sobie sprawę z tego, że można było być żydowskim kapitalistą w komunistycznym państwie i też uniknąć najgorszego, prawda? To znaczy, że rzeczywistość, której doświadczały miliony, nie była jedyną dostępną. Tak bym to łagodnie ujął. Nie była jedyną dostępną. Były też inne rozdania, tak? I inne opcje, w których my akurat nie uczestniczyliśmy, być może dlatego, że nie byliśmy żydowskimi przemysłowcami i nie jesteśmy pochodzenia żydowskiego. Nikt z mojej rodziny przynajmniej nie był. Ktoś miał takie szczęście, no to ja mogę tylko pochylić czoło. Proszę Państwa, z wielkim talentem, wdziękiem i swobodą, a także bez nachalnych demaskacji, autorzy prowadzą nas przez te tajemnicze sprawy. To wszystko jest podane w formie kryminału. Konwencja jest wykorzystana no, tak jak należy. Do tego wszystko, co może zadowolić nie tylko czytelnika, ale także krytyka, bo mamy całe plemiona krytyków, proszę Państwa, które się zajmują sprawdzaniem, czy dana treść jest zgodna z obowiązującą konwencją. No więc mamy tutaj te wszystkie spiskowe teorie na tle żyjącego miasta, jakby powiedział autor zdolniejszy ode mnie. Tak? Na tle żywej tkanki miasta. Więc prawdziwa Łódź no i te historie, które zostały wyciśnięte, wyciągnięte z monstrualnej, ciężkiej i zapomnianej niesłusznie pracy Bolesława Lesmana, czyli z biografii Oskara Kona, Recepta na miliony. Dwie książki, które stanowią uzupełnienie jedna drugiej. Proszę Państwa, jasne jest, ja to bardzo lubię, że autorzy tak postępują i zawsze każdego do tego namawiam. Jeżeli nie ma dostępu do dokumentów, nie ma dostępu do źródeł, albo coś jest schowane, a my nie możemy tego własnoręcznie wydobyć, ale nawet jeżeli jest gdzieś blisko, niekoniecznie gdzieś tam na antypodach, czy w jakimś bardzo głębokiej norze archiwalnej schowane, to możemy się posłużyć tym wytrychem, jaki daje nam rynek literacki. Ja Państwa do tego szczerze zachęcam, bo wszyscy poważni ludzie tak robią. Tak? No, rynek brytyjski jest tak zorganizowany. Tak? Oni akurat mają dostęp do różnych rzeczy, natomiast dlaczego u nas tak nie ma, dlaczego my żyjemy w takiej tyranii, że o, już raz zostało coś powiedziane, już nie można tego zmienić i coś tam, a już zasugerowanie, że mogło być inaczej, to już jest w ogóle zbrodnia stanu, nie wiem. W każdym razie Piotr Jarmołowicz i Jacek Kusiński tak nie czynią. I mamy, proszę Państwa, oto dwie książki, które stanowią swoje własne uzupełnienie. Jedna jest pracą literacko-badawczą, druga jest pracą też literacko-badawczą, no bo autorzy nie opierają się na jakichś fikcjach, nie wymyślają tego znikąd, tak? Oskar Kon został wywieziony przez Niemców do Genewy, tak? W momencie, kiedy zgarniał liście z alejek przed swoim pałacykiem, został zdegradowany do roli stróża. Dzisiaj w tym pałacyku jest dziekanat szkoły filmowej. Proszę Państwa, przyjechali Niemcy, straszni faszyści i zabrali prezesa Kona do Genewy. Więc no, są ludzie i ludzie. Więc autorzy nie rozsnuwają tu tych swoich spiskowych pajęczyn bezpodstawnie i nie sugerują byle czego, żeby było jasne. Ja Państwu szczerze obydwie te książki polecam. One będą u nas w sklepie. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatnie słowo, jeżeli idzie o współpracę z panem Jackiem Kusińskim i jego wydawnictwem. Oby tak się stało. Dziękuję za uwagę. Do widzenia, do usłyszenia, do następnego razu.